Szanowni Państwo, chciałbym zaprosić Państwa do Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehofera na nową wystawę. Jest to próba przeniesienia Państwa w czasy odległe od nas, bo przynajmniej o 50 lat wstecz, ale znacznie głębiej sięga ta wystawa. Wystawa nosi tytuł Ginące zawody, próba zatrzymania czasu. Chcieliśmy przedstawić na niej zawody, które tak naprawdę dzisiaj już z naszego pejzażu miejskiego zniknęły, albo już w większości znikają. Chcielibyśmy tą wystawę skierować dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, do przedszkoli, szkół, ale także i do osób dorosłych. Każdy z nas znajdzie tutaj coś ze swojego życia. Chcemy pokazać tutaj większość tych zawodów, które na terenie naszego miasta jeszcze przed paru dziesięciu czy przed paruset laty świetnie prosperowały, wśród których między innymi jest stolarz, sitarz, kołodziej, bednarz, krawiec, szewc, ale także i repasantka, czy też snycerz. Te wszystkie przedmioty zostały zgromadzone w oparciu o zbiory naszego muzeum, ale także osób, które do dzisiaj parają się w zasadzie już tylko pokazowo tymi zawodami. Dlatego też będzie można zobaczyć oryginalne beczki, czy też ponad stuletnie stół i koło garncarskie, przepiękne koła drewniane od wozów, piły, które były atrybutem cieśli, no i oczywiście przyrządy krawieckie, szewskie, repasarskie, snycerskie. To wszystko, co dzisiaj już znika z naszego środowiska, z naszego widokręgu, ale pojawia się gdzieś w formie zakurzonych, zniszczonych elementów życia codziennego mieszkańców Turku i okolic sprzed 10 czy też sprzed 100 lat. Wystawa czynna jest od 27 marca do 10 maja. Serdecznie Państwa zapraszam.